tutaj mamy taki kolorowy wykres, który nam pokazuje, ile w danym roku systemów przybywało. I widać z niego wyraźnie, że rok ubiegły był tutaj bardzo sympatyczny. Z naszych obserwacji tegorocznych wynika, że w tym roku będzie porównywalnie. Sporo bardzo systemów przybywa. Proszę spojrzeć tutaj na rok 91. Tutaj przybyły trzy systemy. Jeden z nich był system Adidas Poland. To był pierwszy tak naprawdę duży system franczyzowy, który w Polsce zaczął funkcjonować. Mówię o tym dlatego, że następnym prelegentem będzie pani Kazimiera Krawczyk, która od tego momentu aż tutaj do 2004 roku zarządzała tym systemem. Dlatego jest jedną z niewielu osób w Polsce, które, można powiedzieć, przeżyły cały dotychczasowy cykl rozwoju rynku franczyzowego i na pewno będzie miała nam dużo ciekawych rzeczy do opowiedzenia, bo można śmiało powiedzieć, że była prekursorem franchisingu w Polsce i to franchisingu w bardzo dobrym wydaniu, bo co to jest marka Adidas, to nie trzeba nikomu tłumaczyć. Tutaj znów troszkę statystyki. Proszę zwrócić uwagę na kilka cyfr. Jedna to tak, że z tych 210 systemów 122, czyli 58% to były systemy handlowe. A 88, czyli 42% to były systemy usługowe, tak? Czyli mamy ten podział na product distribution i business format franchising. I to świadczy o tym, że nasz rynek ciągle jeszcze dojrzewa. Ponieważ na tych rynkach rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone chociażby, czy Niemcy, czy Wielka Brytania, czy Francja, te proporcje są odwrotne. Więcej jest tych systemów business format, franchising, a mniej jest tych systemów dystrybucyjnych. Bierze się to z tego, że, no nie oszukujmy się, stworzyć system handlowy, który handluje jakimiś ubrankami, jest dużo prościej dla franczyzodawcy. Jest prościej zarówno z punktu widzenia zebrania i zdobycia tego know-how, a potem prawidłowego jego opisania i znalezienia ludzi, którzy przystąpią do tego systemu. Jest to dużo prostsze niż w przypadku systemu business format, bo no, w przypadku jakiejkolwiek restauracji, nawet jeżeli to będzie w miarę nieskomplikowany fast food, to jednak jest to dużo trudniejsze zadanie organizacyjno-logistyczno-finansowe niż w przypadku zwykłego handlu. I stąd się to bierze, że stąd się biorą te cyfry, że tych systemów handlowych jest więcej, bo jest je po prostu łatwiej stworzyć. Ale powolutku to się zmienia, bo jak już spojrzymy na liczbę nowych systemów, to w przypadku handlu było to praktycznie tyle samo, co w przypadku systemów business format. Tutaj już systemy usługowe praktycznie rozwijają się w tym samym tempie, co systemy handlowe, więc można oczekiwać i tak zakładamy, że na przestrzeni kilku lat to powoli zacznie się zmieniać ta dysproporcja na korzyść systemów usługowych. No i warto zwrócić uwagę na to, że systemów handlujących odzieżą i obuwiem i artykułami spożywczymi jest najwięcej spośród tych handlowych. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że mamy mało systemów w branży paliwowej, natomiast na kolejnych slajdach się dowiemy, że mamy bardzo dużo franczyzobiorców działających w tych systemach, więc tu jest taka ciekawa rozbieżność. A w przypadku tych systemów usługowych, no to nic dziwnego, że najwięcej mamy systemów gastronomicznych, ponieważ no, wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują, że gastronomia w Polsce ma dobrą przyszłość. Oczywiście porządna gastronomia, nie byle jaka, ma dobrą przyszłość, ponieważ no, Polacy zarabiają coraz więcej i coraz chętniej też jadają poza domem. Tutaj mamy to samo pokazane w postaci ładnych, kolorowych wykresików. Tutaj te cyfry się materializują w postaci konkretnych wycinków. To jest tylko potwierdzenie tego, co mówiłem wcześniej, że najwięcej franczyzodawców w dystrybucji funkcjonuje w
handlu odzieżą, obuwią i w handlu artykułami spożywczymi. W przypadku systemów spożywczych no to jest proste, bo to się po prostu przyjmuje do systemu już działające sklepy spożywcze. Oni muszą tylko się dostosować wyglądem i asortymentem do tego, czego wymaga centrala, więc tutaj wszystkie systemy sklepów ABC, czy Lewiatan, czy Żabka chociażby, które liczą już ponad 1000 punktów każdy, one tutaj prym wiodą. Tu mam z kolei taki sam wykres, tylko opowiadający o franczyzowcach w usługach. I znów widać, że w gastronomii mamy ich najwięcej. Drugi kawałek torcika, no to usługi dla klientów indywidualnych. To jest takie dość pojemne określenie, ale na razie tak to grupujemy. Tutaj liczbę bardzo podbiły te wszystkie systemy punktów kasowych, które zajmują się przyjmowaniem opłat za rachunki, za prąd, gaz, czynsz i inne takie rzeczy. Wszystkie grosiki, mieszki, polskie agencje finansowe, okienka, skarbonki. Ich jest duża ilość i nikt chyba nie jest w stanie wymienić pełnej ich nazwy. Ale to jest taki biznes sezonowy, on się skończy, bo albo oni upadną, tak jak grosik upadł niedawno i też pociągnął na dno swoich franczyzobiorców. Nie mówiąc o tym, że zraził rynek do tego typu działalności, no bo teraz każdy dwa razy pomyśli, zanim pójdzie i powierzy swoje pieniądze jakiemuś panu, który siedzi gdzieś w supermarkecie, ma tam swój tekturowy kantorek i kasetkę na pieniądze. Jednak pomyśli, raczej pójdzie na pocztę albo do banku. No i skończy się to tym, że te systemy albo się ucywilizują, czyli się połączą w jakąś dużą organizację i wypracują standardy i przede wszystkim w zakresie ubezpieczenia tej działalności, które spowodują, że ona stanie się bardziej przewidywalna i bezpieczna i przypadkowi ludzie nie będą się nią zajmować. Albo po prostu przejmą to wszystko banki, które na mocy prawa bankowego są instytucjami zaufania publicznego i tam ryzyko, że pieniądze przypadną, jest zdecydowanie mniejsze. Teraz kolejne cyferki na temat już franczyzobiorców. Więc tutaj w przypadku tych systemów handlowych proszę zwrócić uwagę, że tu się nam zmieniły kolejnością te systemy. Okazuje się, że właśnie tych franczyzobiorców działających w branży spożywczej jest więcej niż tych działających w odzieży i obuwiu. No znów to wynika z tego, że po prostu na otwarcie sklepu spożywczego w takiej czy innej postaci po prostu są dużo mniejsze nakłady potrzebne i dużo mniejszy wysiłek jest z tym związany. Ale tutaj jak spojrzymy na te stacje paliwowe, o których mówiłem, to już mamy całkiem sympatyczną liczbę 1100 franczyzobiorców. Ona jest tym bardziej sympatyczna, że tutaj nakłady są już naprawdę duże. Żeby otworzyć stację paliwową, taką, która jest podobna do ludzi, no to bez kilku milionów złotych się tego nie da zrobić. Więc znaleźć kogoś, kto ma takie pieniądze, to jest jedna sztuka, tak bym określił, a druga sztuka polega na tym, żeby ten ktoś miał lokalizację na stację paliwową. Bo tak rynek w tej chwili wygląda, że większość dobrych lokalizacji to stacje paliwowe już jest dawno zajęta. I bardzo rzadko się zdarza ktoś nowy, kto przychodzi z dobrą lokalizacją. I dlatego koncerny tak bardzo dbają o to, żeby mieć atrakcyjną ofertę dla nowych franczyzobiorców. A w przypadku usług tutaj się nic specjalnie ciekawego nie wydarzyło, no poza tym, że tych gastronomicznych franczyzobiorców jest też najwięcej. No mamy wykresik, który to pokazuje na efektownych kolorach i tutaj jeszcze bardziej widać tą przytłaczającą przewagę franczyzobiorców działających w dystrybucji spożywczej. Tutaj z kolei mamy franczyzobiorców w usługach, no więc znów te usługi dla klientów indywidualnych, o których mówiłem przed chwilą, brylują. Tutaj chciałem zwrócić uwagę na ten jeszcze dość wąski kawałeczek, ale już dający się zauważyć, czyli usługi dla biznesu, mówiąc slangiem biznesowym B2B. To jest, czy też nazywane to jest w branży white collar franchising, czyli franchising białych kołnierzyków. To jest o tyle symptomatyczne, że na świecie
tego typu franchising ma się całkiem dobrze, a w Polsce do niedawna praktycznie go nie było. A teraz już jest tych franchisegorców na tyle dużo, że w ogóle da się ich zaznaczyć na takim wykresie. I ten kawałek troszeczkę będzie się rozpychał. Myślę, że nawet w tą stronę, kosztem właśnie tych różnych grosików i innych takich. Tutaj na przykład system Mailbox, etc. jest bardzo ciekawym pomysłem, taki centrum obsługi małego i średniego biznesu, gdzie można skorzystać z internetu, wydrukować, zapakować, zamówić kuriera. Można tam mieć skrzynkę adresową. Te punkty dbają o to, żeby mieć lokalizację w ciekawych miejscach. W Warszawie to jest róg Marszałkowskiej Wspólnej, więc pan Jasio Kowalski, który prowadzi firmę Eksport, Import, Kupię, Sprzedam, Oszukam, może się zarejestrować w ten sposób na ulicy Marszałkowskiej, mieć siedzibę na Marszałkowskiej i tam raz na jakiś czas przychodzić, odbierać korespondencję, albo nawet jest taka usługa, że oni tę korespondencję mogą mu dostarczyć pod wskazany adres. I bardzo to jest dla niego sympatyczne. I ten system Mailbox, etc. w Polsce, zaczynający dopiero działalność, bo ma chyba w tej chwili 3 czy 4 punkty, to jest największa niespożywcza sieć franczyzowa na świecie. To są w samych Włoszech takich punktów jest ponad 600. Także jest to naprawdę potężna korporacja. I model biznesowy, który ma, jest bardzo ciekawy i myślę, że w Polsce, o ile nie zrobią czegoś głupiego z poziomem cen, to są w pewien sposób skazani na sukces. Długoterminowo to nie jest, bo to też nie jest taka mała inwestycja, żeby coś takiego otworzyć, ale długoterminowo to na pewno bardzo sympatyczna działalność. Teraz trochę o Polsce na tle w ogóle świata. Zaczniemy od tego, jak wygląda sytuacja w kraju. Jak widać z tego wykresu, zdecydowana większość, 66%, to są polskie systemy franczyzowe, czyli stworzone przez polskie firmy, a 34% to są systemy zagraniczne. To jest kolejny dowód na to, że rynek dojrzewa, bo na wszystkich rynkach, nazwijmy to wschodzących, czy na tych, gdzie w ogóle franchising zaczyna się rozwijać, jest tak, że systemów zagranicznych jest więcej niż polskich, niż krajowych. I u nas też tak było chyba do 2002 roku, ile dobrze pamiętam. I to był rok, w którym ta tendencja się przełamała w drugą stronę i od tamtego czasu jest coraz więcej polskich systemów franczyzowych i ta przewaga się nawet zwiększa z roku na rok. I to świadczy o tym, że rynek dojrzewa, bo tak jest wszędzie na świecie. Na każdym rozwiniętym rynku franczyzowym systemów krajowych jest więcej niż zagranicznych. Spośród tych zagranicznych rozróżniamy te, które są rozwijane bezpośrednio. Co to znaczy bezpośrednio? Bezpośrednio to oznacza tyle, że firma zagraniczna, tak jak zrobił właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej Adidas, zakłada własną spółkę w Polsce, spółkę córkę ze 100% własnym kapitałem. I dopiero ta spółka sprzedaje już pojedyncze licencje franczyzowe na terenie kraju. I to jest tak naprawdę najlepsza metoda dla systemu zagranicznego, żeby z sukcesem się rozwinąć, przynajmniej w naszym kraju, bo wszyscy, którzy tak zrobili, mają się dobrze. Tak samo zrobił McDonald's, tak samo zrobiła Telepizza i te systemy są i rozwijają się z sukcesem. A drugi kawałek torcika to są systemy zagraniczne rozwijane przez tak zwanego masterbiorcę, czy też z amerykańską mówiąc master franchisee, czyli to jest ktoś, może to być osoba fizyczna, może to być jakiś podmiot gospodarczy, kto kupuje od zagranicznego systemu taką licencję typu master, czyli licencję na rozwijanie tego systemu na terenie całego kraju. Uzyskuje prawo do korzystania z tej marki na terenie kraju i ta firma potem sprzedaje znów pojedyncze licencje już indywidualnym franczyzobiorcom. W ten sposób właśnie rozwija się na przykład ten Mailbox, o którym przed chwilą mówiłem. Mailbox jako organizacja mieści się bodajże w San Diego i oni sprzedali licencję typu master polskiej spółce z Katowic, spółce Parta, która uzyskała w ten sposób chyba na okres 20 lat prawo do rozwijania tego systemu na terenie Polski, no i z niego korzysta. No tutaj parę informacji na temat tego, skąd się biorą te zagraniczne systemy, które w Polsce funkcjonują. Tak jak mówiłem, najwięcej to Francja, Niemcy, USA. I ta trójka się tam wymienia miejscami w zależności od danego roku.
Potem mamy Wielką Brytanię, co też nie jest zaskoczeniem, bo za chwilkę sobie popatrzymy, że w Wielkiej Brytanii system, rynek franczyzowy jest bardzo ładnie rozwinięty. No tutaj mamy trochę egzotyki w postaci Japonii z dwoma systemami. Na dość dalekim miejscu jest Hiszpania, która ma też bardzo ładnie rozwinięty rynek franczyzowy i myślę, że ten hiszpański system będzie powoli też w Polsce przybywać. Ona gdzieś w przestrzeni paru lat powinna zawędrować gdzieś za Wielką Brytanię tak naprawdę w tej tabelce. No oczywiście z systemów amerykańskich, może wrócimy, mogłoby być więcej, ale no tutaj jednak rolę gra odległość. W przypadku franchisingu, żeby ten transfer know-how i ta współpraca i to wspieranie ze strony franczyzodawcy było namacalne, było realne, to w warunkach takiej odległości jest po prostu trudno wykonalne i stąd się bierze to, że tych systemów amerykańskich, mimo że sporo, no to jednak mogłoby być, przynajmniej z punktu widzenia potencjału franczyzodawców amerykańskich, mogło być zdecydowanie więcej. No a tutaj już taki ranking międzynarodowy, jak my wyglądamy powiedzmy w obrazie całego świata, no to o czym przed chwileczką mówiłem. Stany Zjednoczone, 4,5 tysiąca systemów. No to jest ojczyzna franchisingu i Amerykanie to oni na wszystko mówią franchise. Tak? Jak ktoś kupuje licencję na korzystanie, nie wiem, z wizerunku myszki Mickey, oni też mówią, że on sprzedał franchise. Także u nich wszystko jest franchise. I cóż. I jest tam 760 tysięcy jednostek franczyzowych. No to są liczby, które mówią same za siebie. Rynek wielki i pięknie rozwinięty, no ale tam franchising funkcjonuje właściwie można powiedzieć od końca XIX wieku, więc są 100 lat do przodu. Na drugim miejscu Niemcy, no to też nie dziwi, jeśli chodzi o Europę, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, no i te Włochy, o których mówiłem, gdzie mamy, proszę, prawie 700 systemów, a w Polsce z 1700 tylko jeden działa. No i znów Hiszpania, gdzie mamy 742, a w Polsce są chyba dwa, o ile dobrze pamiętam tą tabelkę, dwa systemy franczyzowe, więc no tutaj miejmy nadzieję, że trochę zaczną przebierać nogami i szybciej się do Polski wybierać. Polska z tymi 210 systemami no ciągle jest takim średniaczkiem europejskim. Raczej nie grozi nam to, że Finlandia czy Dania nas przegonią, bo po prostu są za małe rynki. To jest fizycznie dla nich niewykonalne. No i myślę, że to jest kwestia, ja wiem, ciężko tutaj jakoś prorokować w latach, ale naprawdę niedługiego czasu, żebyśmy przeskoczyli Węgry, Austrię, Szwecję, Portugalię i doszusowali w te rejony tutaj gdzieś koło 600 systemów, co by oznaczało potrojenie aktualnego rynku. Ale mi się wydaje, że to jest kwestia 5-6 lat, żeby tak się stało. Jeżeli ta dynamika, która jest w tej chwili, zostanie utrzymana, a ona się tak de facto zwiększa, to już wkrótce tak powinno być. No i przykład Hiszpanii jest tutaj wielce obiecujący. Z tymi 700 już prawie 50 systemami, ponieważ no często się nazwą europejskiej do Hiszpanii porównuje, może troszkę na wyrost dla nas, ale tak się robi. No ale to pokazuje, że jeżeli tam działa 750, no to nie powinno być jakiegoś problemu, żeby w miarę nieodległej przyszłości w Polsce tych systemów było około 600. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że już tą średnią jednostek na system mamy już całkiem przyzwoitą. Jak się popatrzy i porówna z tymi, którzy są przed nami, to nie mamy się czego wstydzić. No ale znów to wynika z tych wielkiej ilości sklepów spożywczych i tych różnych grosików i mieszków, gdzie inwestycja to jest kwota 7-8 tysięcy złotych i tak naprawdę z dnia na dzień można taki punkt otworzyć i tak samo z dnia na dzień go zlikwidować, więc to owszem ładnie wygląda statystycznie, ale podstawy tego specjalnie silne nie są. I proszę zwrócić uwagę na to, że Rosja jest jeszcze ciągle jak na potencjał i moc tego rynku, to z tymi 50 systemami jest, można powiedzieć, że w ogóle w ogonie. Co nie zmienia faktu, że działają tam dwa stowarzyszenia franchisingowe. I to w dodatku bardzo aktywne. Nie ma na tym wykazie Ukrainy, które jest bardzo ciekawym rynkiem, który się szybko rozwija, ale na razie tam jeszcze nikt takich badań nie prowadzi. W ogóle zebranie tego typu danych z różnych krajów to jest naprawdę
ciężka praca, żeby dotrzeć do nich i żeby one były w miarę aktualne, a nie sprzed 5 czy 10 lat. No, to tyle, bo czas goni. A jeżeli są Państwo franchisingiem jakoś nadal zainteresowani mocniej, nie wiem, czy zachęciłem, ale mam nadzieję, że nie zniechęciłem przynajmniej, to zapraszam do odwiedzenia naszego portalu franchisinginfo.pl. Tam jest bardzo dużo treści nieodpłatnie dostępnej, także jesteśmy już z autorami niezliczonej liczby prac licencjackich i magisterskich, więc tylko ładnie prosimy o to, żeby nas cytować, tak? Skąd się źródło wzięło. Nie mam nic przeciwko, żeby z niego korzystać, ale żeby się pojawiało w bibliografii. Zapraszam także do lektury magazynu Franchising Info. To jest dwumiesięcznik. Tak wygląda aktualny numer, który jeszcze jest, nazwijmy to, w kioskach, tak? Ale no, w Empikach, InMedio, Relaye, wszystkie porządniejsze punkty sprzedaży prasy powinny go mieć, choć czasem trzeba się dokopać do niego. To jest numer 15, w tej chwili się drukuje 16, także ta okładka za tydzień już będzie inna. Tak jakby ktoś szukał po okładkach, to ona będzie inna, będzie nowy numer. W nim treść jest inna niż na portalu, to nie jest to samo. To nie jest papierowa forma portalu, to są zupełnie innego rodzaju informacje. No i jeżeli ktoś by chciał sobie troszeczkę o franchisingu więcej poczytać, albo myśli o tym, żeby się zmierzyć z tym problemem i żeby jednak się zdecydować na działalność jako franczyzobiorca, to zamawiam do lektury takiej chudej książeczki. Naprawdę, jeszcze jest październik, więc sesji nie ma i czytania dużo nie ma, więc to jest lektura na jeden szybki wieczór. To się nazywa Jak wybrać biznes dla siebie. Autorem jest nasz szanowny guru, czyli profesor Mendelsohn, który mimo tego, że jest profesorem, to potrafi bardzo ludzkim językiem i jest to język praktyka człowieka, który rzeczywiście zjadł na tym zęby, opowiedzieć o franchisingu, o wszystkich jego wadach i zaletach i o wszystkich pułapkach, które ewentualnie czyhają na potencjalnego franczyzobiorcę. Warto dlatego po nią sięgnąć. To jest książka, która w samej Wielkiej Brytanii jest co roku wznawiana i jest polecana przez większość organizacji franczyzowych na świecie. Ona jest dostępna na przykład w księgarni u nas na portalu, można ją sobie zamówić. Kosztuje 25 zł. I to jest tak, że albo za te 25 zł można się uzbroić w taką niezbędną minimum wiedzy na temat tego, jak w ogóle się zmierzyć z tym problemem, albo można wydać 25 zł i po przeczytaniu tej książeczki stwierdzić, że to jednak nie dla nas, że się jednak nie chcemy z tym problemem zmierzyć. No ale tak czy siak, z punktu widzenia potencjalnych strat, jakie można ponieść w przypadku nieprzemyślania inwestycji, to wydatek 25 zł to jest naprawdę minimum kosztów, jakie trzeba ponieść.